Witam Was. Dzisiaj będzie troszeczkę inny film, ponieważ znalazłam skarb i chciałam się z Wami nim podzielić. Ale żebyście zrozumieli, o co chodzi, to muszę Wam najpierw powiedzieć trochę o rejonie, w którym mieszkam. Więc ja mieszkam na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk to jest taki bardzo różnorodny rejon. Tutaj widzicie kilka zdjęć z różnych miejsc, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Bardzo, bardzo różnorodny. Mamy góry, mamy łąki, mamy jeziora, mamy strumienie, mamy mnóstwo, mnóstwo zabytków do zwiedzania. Pamiętajcie, że 80% zabytków Polski znajduje się na Dolnym Śląsku, więc no naprawdę warto tutaj przyjechać i można aktywnie spędzać czas, można doskonale odpocząć. Jedyne, czego nie mamy, to oczywiście nie mamy morza jeszcze. I co się wiąże z tym moim skarbem? Dolny Śląsk to są tak zwane ziemie odzyskane. Oznacza to, że przed wojną mieszkali tutaj Niemcy. Niemców po wojnie wygoniono stąd i przyjechali tutaj zamieszkać nasi dziadkowie Polacy. Mieszkali w domach po Niemców, oczywiście rozwijając ten teren później. To oznacza, że my tak do końca nie znamy tego terenu, nie wiemy, co tu się działo tak całkowicie przez około 400 lat, ponieważ Polska straciła te tereny w roku tam 1500 którymś. I te ziemie nadal kryją dla nas bardzo dużo zagadek, tajemnic. Na każdym kroku można odkryć jakieś dziwne napisy, przejścia, ruiny. Nagle coś gdzieś się odsłania dla nas zupełnie nieznanego. I teraz co mi się przydarzyło? Otóż słuchajcie, idę sobie z psem jak zwykle, jak codziennie na spacer, a spaceruję z nim tak niedaleko w górach po lesie. To nie są jakieś bardzo odludne tereny. I nagle patrzę, dziura w ziemi. Nie wiem, czy po prostu tą dziurę odsłoniły deszcze intensywne ostatnie. Czy ktoś tam kopał, ponieważ no, jest u nas sporo poszukiwaczy skarbów, czego nie wolno robić, pamiętajcie, za to grozi więzienie. I patrzę, a tam pełno szkła w tej dziurze. I już chciałam dzwonić na policję, że ktoś jakieś wysypisko zrobił, kiedy zastanowiły mnie kształty tych butelek. Jak się przyjrzałam bliżej, to zobaczyłam, że jest tam mnóstwo, mnóstwo mniejszych i większych, takich dziwnych, starych buteleczek. I tak jak widzicie, są takie większe, są mniejsze, takie jakby aptekarskie. Trudno mi to nazwać, czy po jakichś perfumach, czy czymś takim. Część z nich ma napisy niemieckie. A tutaj trudno mi powiedzieć, co tu jest napisane w tej chwili, patrząc na ten film. W każdym razie, co się okazało? Okazało się, że jest to stare, po niemieckie, jakieś takie wysypisko śmieci. Ponieważ Niemcy, gdy mieli śmieci do... O, tutaj na przykład jest napisane Jeruzalem na tej buteleczce, a z drugiej strony A, kropeczka, Safet. Niemcy, gdy mieli śmieci jakieś takie grubsze do zakopania, znaczy wyrzucenia, to wykopywali dziurę po prostu w lesie, wywozili tam te śmieci i je zasypywali. I prawdopodobnie na takie coś ja trafiłam. Zobaczcie, ta buteleczka jeszcze ma korek i ma jakąś zawartość w sobie. Ja tego nie otwieram, bo no nie wiadomo, może to być nawet jakiś arszenik czy coś. Także zostawiam to nieotwarte. Jest to w każdym razie bardzo dziwne wszystko. Ta mała buteleczka pachnie taką naftą, czy benzyną, czy ja wiem, coś takiego to jest. Myślę, że to są jakieś śmieci
z baru albo z apteki. W środku jest jeszcze bagietka metalowa, widocznie do nakładania, może tam jakaś maść była, coś w tym stylu. O, i takie różne buteleczki znalazłam. Również słoiczki miarowe. One są nacechowane. Tu jest 20, 30, 50, ale nie wiem, co to są za jednostki, bo na pewno nie mililitry. One są większe niż mililitry. W każdym razie to wskazuje właśnie na jakieś resztki z apteki. I teraz najważniejszy, największy skarb, który znalazłam. Zaraz Wam pokażę, co to jest. A, to jeszcze nie. Jeszcze tutaj mam jakieś kapsle po butelkach. Wiecie, kiedyś przemysł był inny. Piwa nie można było daleko transportować, ponieważ nie umiano go zakonserwować dobrze. Piło się piwo świeże, więc w każdej miejscowości działało kilka, przynajmniej jedna browarnia. I tutaj też mamy kapsle z wody mineralnej, tudzież z browarni. Oczywiście to jest wszystko po niemieckie. I teraz chyba będzie ten najważniejszy skarb. I zobaczcie, co ja tu znalazłam. Kubeczek. W środku jakaś zawartość. Tak wygląda. A tu pisze, jest napisane Seife, czyli mydło. Dawniej nie kupowało się mydeł w kostkach, ponieważ mydło w kostkach było bardzo drogie. Jeszcze w latach 50. babcia opowiadała mi, że robiono mydło samodzielnie z popiołu z węgla drzewnego i tłuszczu po prostu, który został gdzieś tam po jakimś mięsie. No więc to mydło to było mydło potasowe, miękkie, w postaci takiej galaretki i przechowywano je w tego typu pojemnikach. No więc nie wiem, czy tam w środku, czy to białe to jest mydło, w każdym razie to się nie pieni, jest skamieniałe, no ale szkoda, że ten kubeczek jest taki zniszczony, bo z wielką przyjemnością zrobiłabym swoje mydełko i do niego zapakowała. Także widzicie, Dolny Śląsk kryje wiele niespodzianek, wiele tajemnic. Przyjeżdżajcie do nas i odkrywajcie je sami.